Czy SIBO może powodować refluks żółciowy? Czy można przyjmować niskie dawki żelaza, mając SIBO, IMO? Czy wynik insuliny 2,6 jest insulinopornością? Helicobacter i pasożyty, co leczyć najpierw? Na te i inne pytania dziś Wam odpowiem. Cześć, to Natalia Stebel, Wasza dietetyczka kliniczna i dziś odpowiem na wszystkie pytania Q&A, które zadaliście mi na Instagramie. Także tam co jakiś czas rzucam okienko z pytaniami i staram się na nie odpowiadać. I dzisiaj postaram się na większość odpowiedzieć, które dałam ostatnio i przedostatnio. Także zobaczymy, jak nam pójdzie. I nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. Idąc od początku, pytanie pierwsze. Co robić przy usuniętej tarczycy, wynik TSH11? Jak to unormować i dalej w normie żyć? Jeśli chodzi o kwestię usunięcia tarczycy, to pytanie jakby dlaczego ona była usunięta, domyślam się, że musiały być tam jakieś guzy bądź jakieś kwestie nowotworowe. I tak, jeśli mamy usuniętą tarczycę, to tarczyca siłą rzeczy nie produkuje hormonów tarczycowych tak, jak być powinno. I jeśli mamy usuniętą częściowo lub całkowicie tarczycę, tutaj nie ma innej opcji z mojej perspektywy na ten moment wiedzy tego, co wiem i tego, co jest praktykowane wśród moich pacjentów, którzy mają również usuniętą tarczycę, to jest kwestia po prostu przyjmowania lewotyroksyny, czyli po prostu leków na tarczycę, która nam pozwoli unormować sztucznie tą tarczycę, w sumie jakby tarczycę, której trochę nie ma. Także tutaj na pewno kwestia farmakoterapii, stety, niestety, przyjmowania, czasem to się nawet mówi, że to jest bardziej suplementacja, niż leczenie, bo jest to przewlekłe przyjmowanie po prostu hormonu tarczycowego, lewotyroksyny, który będzie nam tutaj regulował ten poziom TSH, no bo niestety przy takim TSH 11 możesz bardzo źle się czuć, może to wpływać na Twoje samopoczucie psychiczne, fizyczne, ale również na problem żołądkowo-jelitowe. Drugie pytanie. SIBO wodorowo-metanowe, bardzo duży przerost. Może tworzyć gazy, który jest bez kontroli wydalany przez jelita. Tak. Odpowiedź jest krótka. Tak, może tak być. Jeśli przerost wodorowo-metanu jest duży, to się rzeczy ta fermentacja w jelitach jest bardzo duża. Czy SIBO może powodować refluks żółciowy? Nawiasie, brak helicobakter. Jeśli chodzi o SIBO, czy może powodować refluks żółciowy? Generalnie tak, może powodować refluks żółciowy. Tłumacząc jeszcze, czym jest refluks żółciowy, jeśli ktoś nie wie, to refluks żółciowy, najprościej mówiąc, jest kwestią refluksu, że zarzucania żółci z dróg żółciowych do żołądka. Czyli w obrazie gastroskopii widzimy, że jest tam domieszka żółci. Często jest to w opisie, a jakby nie jest to we wnioskach, więc też zwracajcie na to uwagę, bo często też to zauważam. I co jest ważne, że on najczęściej z czegoś wynika. I bardzo często właśnie jest to helicobakter, ale drugą rzeczą, z którą bardzo często się to łączy, jest kwestia Giardiellami lub glisty ludzkiej, dlatego że jeśli pasożyty są w drogach żółciowych i utrudniają im ich pracę, to faktycznie ten refluks żółciowy również może być nasilony. Same SIBO, IMO też może nasilić kwestię refluksu żółciowego. Dlaczego? Dlatego, że jeśli mamy takie masywne, przewlekłe wzdęcia, to siłą rzeczy ciśnienie w obrębie brzusznej jest zwiększone i po prostu może, tak obrazowo mówiąc, jakby wypychać ucisk na te drogi żółciowe, wypychać tą żółć w górę, czyli taki ucisk mechaniczny. Oczywiście też refluks żółciowy bardzo często właśnie zdarza się w ciąży. Dlaczego? Dlatego, że właśnie ten nasz bobas uciska nam ten żołądek, drogi żółciowe i przez to może to cofać wyżej. 4. Czy zakwas buraka można pić mając SIBO i helicobacter? U większości pacjentów niestety nie, ale jakby ze względu na prosto nasilenie objawów. Dlaczego? Dlatego, że zakwas buraka jest kwestią kiszenia fermentacji i jeśli mamy aktywne SIBO, to u większości pacjentów produkty kiszone, fermentowane będą po prostu nasilać objawy żołądkowo-jelitowe, zwiększać te gazy. Dlatego też może być to problematyczne. Jeśli chodzi o helicobacter, no tutaj najczęściej towarzyszy też stan zapalny żołądka, więc takie rzeczy kiszone też mogą być stosunkowo ciężkostrawne i mogą to podrażniać i nasilać objawy. 5. Po antybiotyku na helicobakter nadal brzuch jak balon. Jak długo zanim zaleczy się dysbioza, brak pasożytów? Generalnie pytanie, w jakim stanie są te jelita i ten przewód pokarmowy. Pytanie, czy też tutaj była zadbana kwestia tego wszystkiego wokół antybiotykoterapii, bo ja to zawsze podkreślam, że antybiotykoterapia, leczenie w ogóle helicobakter, niezależnie czy antybiotykowe, czy nieantybiotykowe, nigdy nie zaczyna i nie kończy się na leczeniu przeciwbakteryjnym, antybiotykowym. Zawsze my musimy zadbać jeszcze o tą śluzówkę żołądka, o wyciszenie stanów zapalnych, o kwestię tutaj wsparcia w ogóle tej śluzówki, zarówno jelit żołądka, zadbania o tą dysbiozę, o probiotykoterapię, więc to jest pierwsze pytanie, czy faktycznie zadbałaś o to na tym poziomie, bo to może też mieć wpływ. Druga rzecz to jest kwestia, czy ten helicobakter jest faktycznie wyleczony, bo zdarzają się niestety też nieskuteczne eradykacje, więc na pewno jest do kontroli. Trzy, kwestie tego, że pytanie, czy właśnie nie ma tam przyrostu bakteryjnego, wodoru, metanu, czy w ogóle po
prostu dysbiozy jelitowej, bo okej, sam helikobakter dojście tego żołądka do siebie, jeśli tam był stan zapalny, to to nie jest kwestia 2 tygodni, a raczej miesięcy, 2, 3, 4, w zależności jaki ten stan zapalny był. 2, jeśli tam był przerost wodoru metanu w efekcie helikobakter, no to może być kwestia taka, że te SIBO IMO trzeba będzie jeszcze po tym helikobakterze doleczyć, więc jest to na pewno proces, który nie odbywa się w przeciągu tygodnia, 2, 3, a raczej rozciąga się nam na miesiące i warto po prostu sprawdzić do końca, czy wszystko zostało wyleczone. Pytanie 6. Kiedy będą u Ciebie miejsce na konsultacje? I tutaj nie wiem, kiedy tego słuchacie, ja to nagrywam końcem listopada 2024. W każdym razie w opisie tutaj pod filmikiem znajdziecie link do mojej strony internetowej. I generalnie, jeśli tego słuchacie po ukazaniu się filmiku, to do mnie terminy, możliwość konsultacji, może tak, możliwość konsultacji pojawi się w przyszłym roku, czyli gdzieś od stycznia, także obserwujcie, jeśli chodzi o media społecznościowe, ale jeśli aktualnie widzicie, że w moim kalendarzu nie ma wolnych terminów, to śmiało zapraszam Was do umawiania się do moich dietetyczek z mojego teamu, czyli Michaliny, Kamili, Weroniki. Dlaczego? Dlatego, że to są osoby, które są przeszkolone, które ja sama wdrażałam kosztem tego, że prowadziłam troszkę mniej konsultacji, troszkę mniej pacjentów. Dlaczego? Dlatego, że poświęcałam swój czas przez 2-3 miesiące na to, żeby je wdrażać, brać udział w ich konsultacjach z pacjentami, słuchać, czytać ich zalecenia, po to, żeby wszystko było zgodne z tym, co ja chcę Wam, że tak powiem, oferować i według jakby moich wytycznych. Także dziewczyny działają według moich wytycznych, my się też spotykamy z dziewczynami na kolach, jeśli są jakieś ciężkie przypadki, trudne, coś jest wątpliwe, to zawsze to razem przygotujemy, także nie musicie się martwić, idąc do dietyczek z mojego teamu, że zostanie się po prostu inaczej prowadzenie, niż by to było u mnie, bo wszystko idzie według moich wytycznych, także tutaj śmiało możecie do dziewczyn się zgłaszać, do nich po prostu jest też więcej terminów niż do mnie. 7. Czy przed badaniem na kandidę, w nawiasie ForActive, muszę odstawić probiotyk? Tak! Jak najbardziej i to nawet jest wytyczny. Także jeśli zobaczysz sobie zalecenia, które są nawet na stronie internetowej w opisie, ale też jak zamówisz ten pakiet pobraniowy, to tam też w instrukcji jest informacja o odstawieniu wszystkich rzeczy, także odpowiedz brzmi tak i sprawdź sobie szczegóły na stronie. Czy mogę przyjmować żelazo w niskiej dawce, jeśli mam SIBO IMO? To pytanie dlaczego? To pytanie dlaczego, czy to jest kwestia tego, że jest już anemia rozpętana, czy jakby i z jakiego powodu te żelazo chcesz przyjmować po prostu? Generalnie żelazo w formie suplementacyjnej jest raczej prozapalne i niestety duże dawki żelaza albo przewlekle przyjmowane mogą niestety doprowadzić do tej dysbiozy. Jeśli masz SIBO IMO, to prawdopodobnie masz problem z tą ferytyną, czy żelazem, czy morfologią i może to wynikać po prostu z tego, że jest złe wchłanianie, trawienie, więc no zawsze idziemy od przyczyny, czyli chcemy zadbać o to, żeby ta dieta była jak najbardziej zasobna w żelazo. 2, żeby było po prostu tam substancje, które też będą nam sprzyjać wchłanianiu żelaza. 3, że będziemy dbać jakby o kwestię tej suplementacji, która będzie wspierać nam wchłanianie, czyli choćby na przykład laktoferyna, kolostrum czy witamina C, tutaj będzie super nam wpływać na lepsze wchłanianie. Żelazo, jeśli chodzi o suplementację, jest już taką rzeczą ostateczną, rzadko raczej je włączam u pacjentów, jeśli tak, to właśnie w małych dawkach i wraz z suplementami, które wspierają jego wchłanianie. Czy SIBO IMO naprawdę da się skutecznie wyleczyć? Jak najbardziej tak. Oczywiście nie mogę powiedzieć w ciemno, że każdy po prostu przypadek jest super łatwy i da się go wyleczyć, bo czasem mamy do czynienia z rzeczami, na które nie do końca mamy wpływ. To znaczy są to rzeczy na przykład anatomiczne, albo kwestia taka, że jest to skutek jakichś innych poważnych chorób, które są nieuleczalne w pewnym sensie, bo są z autoagresji. I mam na myśli kwestię na przykład resekcji jelita grubego, kwestia przewlekłej choroby zapalnej typu Leczyńskiego Crohna, wrażenie zapalenia jelita grubego, którym ciężko jest sprawdzić w remisję. I przy każdej jakby rzucie choroby, te SIBO IMO może nawracać i z tym musimy mieć świadomość, że są przypadki wyjątkowe, kiedy ta przyczyna jest na tyle silna i powtarzalna, że my możemy działać bardziej objawowo, ale tak, u większości pacjentów, powiedziałabym, że nawet u wszystkich pacjentów, jesteśmy choć częściowo, żywieniowo, suplementacyjnie, przyczynowo zmniejszyć te dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Jeśli u kogoś to przyczyną będą na przykład, powiedzmy, te pasożyty, wyleczymy pasożyty, to często problem jest z głowy i jest szansa, że w ogóle się zadbamy o to bardzo dobrze, to problem nigdy już w życiu nie wróci, ale no, tak jak mówię, są okoliczności, są specjalni pacjenci, gdzie nie wiem, są operacje w obrębie jamy brzusznej, no i wtedy jednak jest to coś, co może nam nawrócić na skutek tych czynników. Odpowiednie mycie owoców, warzyw przy odrobaczaniu, czyli jak powinno się je myć? Generalnie to jest dobre pytanie i ja uważam, że nie tylko przy odrobaczaniu, a zawsze powinniśmy myć te owoce i warzywa, które przynosimy ze sklepu. I tutaj nie myjemy tego
pod bieżącą wodą i wrzątkiem. Znaczy, generalnie w porządku, tylko jakby to może nie wystarczyć. Tutaj polecam, żeby faktycznie stosować też rzeczy, które będą nam skutecznie zabijać potencjalne pasożyty, jaja pasożytów. Mamy specjalne płyny, które są przeznaczone do mycia owoców, warzyw i znajdziecie je dosłownie za parę złotych, paręnaście w sklepie. Może tutaj gdzieś Wam wstawię taki obrazek, o co mi chodzi. Ale może też skorzystać z takich podstawowych metod, z których ja korzystam, czyli dwie najprostsze rzeczy. Soda oczyszczona i ocet. Ocet jabłkowy, soda oczyszczona to są rzeczy, które pasożyty, jaja pasożytów się w tym duszą, nie lubią tego i wtedy mamy większą pewność, że faktycznie jest to dobrze umyte. Kolejne pytanie. Insulina 2,6, czy to już insulinooporność, glukoza 95? Pytanie, czy to jest insulina 2,6, czy to jest HOMA-IR 2,6? Bo jeśli to jest kwestia insulina, czy która jest 2,6, to znaczy, że ona jest za niska, więc tutaj absolutnie nie insulinooporność, a kwestia tego, dlaczego ta insulina jest taka niska. I tutaj zwrócić uwagę na kwestię, czy nie jest osoba niedożywiona, nie ma niedoboru białka, czy to jest, nie jest kwestia po prostu tego, że jest zbyt mała podaż kalorii, kwestia nieregularnych posiłków, braku w ogóle odpowiednich posiłków i czy też nie idą za tym objawy, czyli jakieś takie osłabienie, zawroty głowy, mgła mózgowa, takie osłabienie organizmu, które może wynikać po prostu z tego, że ta insulina jest bardzo niska. Jakie są najczęstsze błędy w przygotowaniu organizmu do brania antybiotyku? Najczęstszym błędem jest brak przygotowania do antybiotyku. Kropka. Kropka, tak naprawdę kropka, bo no, błąd najczęściej jest taki, że po prostu tego przygotowania nie ma. A jednak chcemy, żeby to przygotowanie zawsze było. Oczywiście nie zawsze jakby możemy przewidzieć tą antybiotykoterapię, jeśli są rzeczy jakieś tam nagłe, zachorowania ciężkie, nie wiem, zapalenie płuc czy coś takiego, no to wiadomo, że nie będziemy odraczać tego antybiotyku na przykład o tydzień, dwa, trzy, tylko raczej zaczniemy go brać od razu. Ale jeśli są to antybiotykoterapie, na które my się, że tak powiem, szykujemy, my wiemy, że będziemy je brać, czyli kwestia pasożytów, grzybów, kwestia właśnie IMO, czy kwestia jakaś tego typu, to wtedy te przygotowanie powinno być kwestia probiotykoterapii przed, zadbania o śluzówkę jelita, wsparcie wątroby. Probiotyki wieloszczepowe, na przykład na HP, a SIBO, IMO przeciwwskazania. Nie do końca rozumiem pytania. Wydaje mi się, że chodzi o kwestię tego, czy możemy stosować wieloszczepowe probiotyki celowane na przykład na Helicobacter, mając SIBO-IMO. Czy to jest przeciwwskazanie? Ja bym powiedziała, że nie. Tak jak u pacjentów, którzy do mnie trafają, czytam praktycznie zawsze od preparatów jednoszczepowych. Tak, jeśli mówimy o kwestii stricte eradykacji Helicobacter, to tutaj jednak włączam właśnie te probiotyki, które są celowane na Helicobacter, a one najczęściej są 2-3 szczepowe, na przykład Actibiana HP czy Helicogastrin, to już bardziej przez gastroenterologów stosowane na co dzień. Helicobacter plus pasożyty, leczenie najpierw żołądka, mogę pozwolić sobie wtedy na gluten w diecie, czy jednak skoro są pasożyty i histamina, zrezygnować z glutenu całkowicie? To jest pytanie tak naprawdę, jakie masz objawy, jak się czujesz po tym glutenie, czy on nasila dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Ja generalnie nie jestem fanką wykluczania glutenu po prostu, że tak powiem, na zapas. Jeśli są faktycznie duże stany zapalne, mamy dodatkowo jeszcze Hashimoto albo jakąś inną chorobę z autoagresji, no to rozważyłabym faktycznie wykluczenie. Ale jeśli to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że masz Helicobacter i pasożyty, pytanie też, jakie pasożyty, bo co innego troszkę przy lambie, a co innego troszkę przy gliździe, na przykład. Ale jeśli tak to wygląda, to tak, przy samym leczeniu żołądka, przy samym Helicobacter nie ma konieczności wykluczenia glutenu. Nietolerancja histaminy tutaj z glutenem nie ma nic wspólnego. Także jeśli czujesz się ok po tym glutenie, to też bym go na siłę nie wykluczała, bo pamiętajcie, że też takie przewlekłe diety eliminacyjne, które wykluczają dużą ilość grup produktów, są niedoborowe i mogą doprowadzać do jeszcze większego niedożywienia organizmu. Czy olej z rokitnika będzie działał tak samo jak miód manuka na żołądek? Ja bym powiedziała, że lepiej. Lepiej pod tym względem, że ja olej z rokitnika wprowadzam bardzo często u pacjentów właśnie przy stanach zapalnych, przy wrzodach, przy Helicobacter żołądku. Dlaczego? Dlatego, że on działa bardzo mocno kojąco na błonę śluzową żołądka, a miód manuka, oczywiście on ma super jakby działanie na żołądek, ale jeśli my mamy do tego problemy ze wzdęciami, gazami, mamy SIBO, IMO aktywne, to jest dalej miód. A miód ma dużo fruktozy, więc on u większości pacjentów będzie bardzo mocno nasilał te objawy, bo to wciąż jest miód. A olej z rokitnika jest wiele bezpieczniejszy i ma mniej tych skutków ubocznych w kontekście właśnie nasilenia dolegliwości takich jelitowych. Bo na żołądek jedno i drugie będzie super działać, ale tutaj, jeśli mamy jednocześnie też problemy jelitowe, to jednak bym olej z rokitnika poleciła. Ja najczęściej z oleju rokitnika korzystam z oliny
i on mi się super sprawdza u pacjentów. Macie jeszcze na niego chyba zniżkę z kodem Nafitalia 10 na Olin. IBS, suplementy pomagają na kilka tygodni, potem problem zaparć wraca. Co to znaczy? Jeśli to jest IBS, no to jest to kwestia zaburzenia osi mózgu jelita w pewnym sensie, tak? Czyli kwestia taka trzewna, wynikająca pewnie ze kwestii takich stresowych, więc pytanie jakby co jest przyczyną i czy to jakby nie jest skorelowane właśnie z tymi napięciami, stresem w ciągu dnia, czy jest tutaj włączona na przykład psychoterapia, bo jest to często bardzo skuteczne, czy korzystamy z takich podstawowych metod, które będą nam regulować te wypróżnienia, czyli kwestia stołka do wypróżnień, kwestia medytacji, jogi, rozluźnienia w ogóle tych powłok brzusznych, bo to są rzeczy kluczowe, o których my często zapominamy. No i pytanie, czy właśnie nie wynika to z tego, że są to momenty, w których się stres nasila, bo suplementy nie powinny działać w ten sposób, że pomagają na chwilę, a potem nie. Pytanie, co stosujesz na te zaparcia? Bo jeśli to jest na przykład kwestia tylko i wyłącznie prokinetyków, to wtedy pamiętamy, żeby je rotować. Ale jeśli to jest kwestia tylko i wyłącznie, nie wiem, babki płaśnik albo czegoś takiego, no to wtedy organizm się nie uodparnia na kwestię błonnika, więc też zwróć uwagę na ilość na przykład wody czy tego błonnika w diecie. Kolejne pytanie. Jaki brać probiotyk w trakcie antybiotykoterapii z powodu choroby i po? Jak długo? Generalnie jeśli chodzi o kwestię takiej probiotykoterapii przy antybiotykoterapii, to ja Wam ostatnio polecałam, bo jest naprawdę bardzo dobrej jakości, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że jest troszkę droższy i troszkę wyższej półki. To jest mykobiotik i też Wam podlinkuję w opisie kwestię z mykobiotiku, który tutaj w kontekście antybiotykoterapii, szczególnie takich ciężkich, super się sprawdzi i macie na niego zniżkę na stronie Nature Science. Kod chyba jest Nafitalia 10, ale też w opisie Wam dam znać. Jak długo brać w trakcie antybiotykoterapii z powodu choroby i po jak długo? W trakcie, no jakby całą długość antybiotykoterapii, jeśli wiem, że ta antybiotykoterapia jest planowana, to też włączamy sobie przed, a po antybiotykoterapii, tutaj kwestia dosyć indywidualna, ale według mnie takie minimum to jest 2 tygodnie, a jeśli ta antybiotykoterapia faktycznie była dosyć obarczająca dla organizmu, to warto nawet w kierunku tych 30 dni się kierować. W niektórych przypadkach, jeśli mamy do tego aktywne jakieś problemy żołądkowo-jelitowe, to często będzie to częściej, ale tutaj to już kwestia już bardziej indywidualna, powiedziałabym 2 tygodnie po, a najlepiej nawet do 30 dni. Czy coś należy suplementować i co jeść przy niewielkiej zmianie zwyrodnieniowej w stawach? O, to jest fajne pytanie. Generalnie, jeśli chodzi o kwestie stawów, to tutaj będą wszystkie rzeczy, które będą miały kolagen. Kolagen, generalnie, jeśli chodzi o stawy, to bardziej jest polecany ten wołowy, aczkolwiek każdy kolagen będzie według mnie na plus. Są też suplementy, które są dedykowane tego typu rzeczom i choćby mamy coś takiego jak FlexMe w Health Labs. Tutaj też Wam gdzieś wkleję, jak to wygląda, bo do Health Labs też macie zniżkę. I tak, i to jest suplement, który jest stricte temu dedykowane i dobrze wchłanialne i przy takich rzeczach się będzie sprawdzać. A jeśli chodzi o kwestie żywieniowe, no to chcemy, żeby ta dieta była na pewno taka jak najbardziej przeciwzapalna dla Ciebie oraz jeśli jest taka możliwość, to fajnie sobie do diety wprowadzić właśnie jakieś takie wywary kolagenowe, rosoły kolagenowe, dużo przepisów w internecie na pewno znajdziesz. Z czym może być związana biegunka, która występuje od razu lub krótki czas po zjedzeniu posiłku, domyślam się, jak radzić sobie w takich sytuacjach? Generalnie najczęstsze, powiedziałabym, 3 rzeczy, z których może to wynikać. Pierwsza rzecz to jest kwestia somatyki, czyli tego, że jakby nasz układ w ogóle nerwowy jest tak przebodźcowany, że on też jakby te pożywienie traktuje troszkę jak intruza i po każdym posiłku my musimy pilnie iść do toalety. Druga rzecz to jest kwestia chorób zapalnych, czyli jeśli mam na przykład leśnickiego ochrona, brzydziące zapalenie jelita grubego, to wtedy też te takie silne biegunki po spożyciu wszystkiego mogą się pojawiać, czyli kwestia stanów zapalnych. A trzecia rzecz to jest kwestia na przykład celiaki. Jeśli mamy po prostu celiakię, mamy chorobę z autoagresji, chorobę trzewną i spożywamy posiłek, w którym jest gluten, nawet ten taki przenoszony po prostu, że tak powiem, w powietrzu, czyli nawet coś jest jakby nie glutenowe, a zanieczyszczone glutenem, a mamy bardzo silną chorobę z autoagresji, to wtedy też takie przewlekłe biegunki mogą występować. Jak sobie radzić w tych sytuacjach? No na pewno znaleźć przyczynę, co tutaj jest problemem. A dwa, oczywiście takie rzeczy, które będą tutaj hamować te biegunki suplementacyjnie, można tutaj rozważyć kwestie na przykład Saccharomyces boulardii w formie na przykład enterolu jako probiotyk i takie rzeczy, które będą mieć większą ilość garbników, działać zapierająco na przykład właśnie jakieś tam sucharki, banany, tego typu rzeczy, ale to już są takie raczej metody żywieniowe na jutro. No, ale znalezienie przyczyny zawsze będzie tutaj najważniejsze. Czy Helicobacter może wywołać
trądzik. Jak najbardziej tak, jak najbardziej tak, bo to jest przewlekły stan zapalny w organizmie. Do tego kwestia wchłaniania składników odżywczych na poziomie żołądka, więc bardzo często przy Helicobacter mamy kwestię zmian trądzikowych i problemy skórne. Jak odżywka białkowa przy problemach żołądkowych i skórnych? Odżywka białkowa. Na pewno wybrać taką, która będzie, nie będzie miała słodzików, nie będzie miała wszystkich dodatków, więc taka najbardziej naturalna. Ja najczęściej u pacjentów stosuję po prostu odżywkę z ryżu, czyli taką wegańską, bo nie ma wtedy kazeiny, nie ma laktozy, nie ma tych wszystkich słodzików, nie jest ona dobra w smaku, nie ma co się oszukiwać, aczkolwiek jest bezpieczna dla jelit. Ewentualnie odżywka wołowa. Jeśli ktoś wolałby coś nie wege, to odżywkę z wołową też może tutaj wprowadzić. Czy podczas redukcji może zwiększyć się FT3, FT4? Generalnie pytanie, jaka to jest redukcja i czy to nie jest jakaś skrajna redukcja, jest skrajne jakby przeciążenie organizmu, bo wtedy generalnie to obciążenie może być. Biorąc pod uwagę, że jest to ta sama osoba, która zadawała pytanie o Helicobacter, trądzik i tak dalej, to myślałam się, że też są tutaj problemy żołądkowo-jelitowe, więc nawet nie sama redukcja, a problemy żołądkowo-jelitowe też mogą nam oczywiście wpływać na pracę tarczycy. I ostatnie pytanie. Hemoglobina 9,9, konieczna transfuzja, czy najpierw leczyć to, czy wzdęcia? O kurde, hemoglobina 9,9 to jest bardzo nisko, czyli to już jest taka dosyć zaawansowana anemia. No i pytanie jakby z czego ona wynika? Czy to jest właśnie nie jest kwestia tego, że skoro towarzyszą ci wzdęcia, to ta anemia wynika z niedoboru w diecie, niedożywienia, z kwestii aktywnego Helicobacter, kwestii stanu zapalnego żołądka, bo te żelazo nie jest w stanie się wchłonąć, czy kwestia na przykład pasożytnicza w przewodzie pokarmowym, bo ten pasożyt po prostu zabiera ci te żelazo. My możemy sobie tutaj włączyć kwestię suplementacji żelaza, to już w ogóle poszła kwestia transfuzji krwi na tapetę. Jakby my możemy sobie to wdrożyć, właśnie suplementację czy transfuzję, ale jeśli przyczyna jest w przewodzie pokarmowym, no bo pamiętajmy, żelazo wchłania się w przewodzie pokarmowym i tam jest jakby cały jakby problem ukryty, to zadziała nam objawowo. I u niektórych pacjentów, jeśli jest taka anemia, że pacjent nie jest w stanie wyjść z łóżka, funkcjonować na co dzień, musi cały czas spać, no to okej, w pierwszym momencie chcemy nawet sztucznie, że tak powiem, podbić te żelazo, żeby on miał w stanie w ogóle siłę funkcjonować, ale pamiętajcie, że to nie jest rozwiązanie problemu. I oczywiście kwestie transfuzji, decyzji podejmuje tutaj lekarz. I ja się wtrącać w to absolutnie nie mam zamiaru. Aczkolwiek pamiętajcie, że jeśli mamy problemy żołądkowo-jelitowe i do tego mamy tak niskie poziomy witamin, minerałów, już nawet w morfologii jest anemia, to znaczy, że coś na tym przewodzie pokarmowym nie działa. Dziękuję Wam za wszystkie pytania. Myślę, że znowu sobie taki Q&A zrobimy, bo tutaj mam taką większą przestrzeń, żeby się rozgadać i odpowiedzieć na te pytania. A na Instagramie, jeśli wrzucam Wam okienko, to często ciężko mi jakby się do każdego pytania odnieść, bo byłby tam duży spam. Także dziękuję Wam za wszystkie pytania. Jeśli ta seria Wam się spodoba, to zrobimy taką cyklicznie, może nawet raz w miesiącu, jeśli będzie to dla Was w porządku. I przypominam Wam, że macie możliwość skorzystania cały czas z konsultacji indywidualnych, znalezienia przyczyny swojego problemu, zaadresowania go, podjęcie się tego wszystkiego od A do Z z osobą, która Was przez to przeprowadzi za rączkę, powie Wam jaką diagnostykę, jakie probiotyki, jakie suplementy, w którym etapie, do jakiego lekarza, co i jak, jeśli potrzebujecie takiej osoby, bo czujecie, że błądzicie i się odbijacie po prostu od ścian i od drzwi lekarzy, to polecam Wam serdecznie skorzystanie z konsultacji indywidualnej, konsultacji online w moim gabinecie Dietoterapia Stebel i tam Was zapraszam oraz zapraszam Was na naszego Instagrama i mojego też prywatnego. Dzięki Wam za wysłuchanie i do usłyszenia!